Czy testy pomagają nam w refaktoryzacji, czy może przeszkadzają? Jakby powiedziała Kama Gawrońska, to zależy. Zależy od wielu czynników, od tego, jakie mamy testy i od tego, jaki bałagan zdążyliśmy narobić w kodzie. Kod się zmienia, ewoluuje. To nie jest tak, że raz napisany feature trafia na produkcję i nigdy już go nie dotykamy i nie dopisujemy choćby jednej linijki kodu albo jednego testu. I to jest naturalne, że w tym kodzie zaczynają się pojawiać takie miejsca, które trochę źle pachną, pojawiają się takie testy, które nie do końca odzwierciedlają to, co tam powinno się wydarzać. I w tym odcinku pokażę Ci, jak wykorzystać testy do tego, żeby przeprowadzić sprawną refaktoryzację i jak u mnie wygląda proces decyzyjny w momencie, kiedy pojawiają się zapytania o nowe funkcjonalności. Czy od razu jest czas na to, żeby pisać kod produkcyjny i testy, czy może to jest czas na refaktoryzację, na sprzątanie tego kodu, na bycie takim scoutem. W tym odcinku oprzemy się na takich całkiem niezłych testach, natomiast w kolejnym odcinku pokażę Ci, co się dzieje w momencie, kiedy testy są trochę zbyt oparte o implementację. W takim stanie zostawiłam testy ostatnim razem. Jeśli nie kojarzysz tego kodu, to polecam Ci obejrzeć pierwszy odcinek Pimp My Tests, ale od ostatniego razu wiele się zmieniło. Po pierwsze dlatego, że doszły nam nowe wymagania biznesowe, to znaczy powinniśmy mieć drugi separator w kodzie, oraz pozwalamy na to, żeby pojawiały się białe znaki, pojawiały się spacje, czyli ogólnie wprowadzamy Enter oraz spacje. No i teraz możemy dopisać to do istniejącego kodu, ale ten kod już się zrobił troszkę skomplikowany. Ja na tym etapie już spróbowałabym go zrefaktoryzować, zanim przejdziemy do właśnie tych nowych funkcjonalności. Dlatego, że prawdopodobnie będzie szybciej dodawać te nowe funkcjonalności w momencie, jak będziemy mieć bardziej czysty kod. Są ogólnie dwa podejścia do refaktoryzacji. Pierwsze z nich to jest próba taką metodą małych kroków wyciągania pewnych rzeczy do może do metod pomocniczych, może do jakichś helperów. To pokażę Ci w następnym odcinku. Natomiast ja, ponieważ jestem trochę skrzywiona skalą i programowaniem funkcyjnym, to dzisiaj podejdę do tego w trochę inny sposób. Też dlatego, że ta metoda jest dość mała i że jestem w stanie ogarnąć, co ona robi, bo nie rozrosła się jeszcze bardzo. Natomiast kiedy są takie metody na 5-10 linii w takich klasach, które mają ich 3000, no to nie polecam tego podejścia. To jest raczej takie podejście, kiedy jeszcze panujemy nad tym, co dzieje się w naszym kodzie, i chcemy to po prostu usprawnić. Więc zastanówmy się, co ta metoda robi. Tak nie biznesowo, tylko tak, co w tej metodzie się dzieje. Więc ona bierze sobie te liczby, które przychodzą w formie stringa i robi na nich jakiegoś splita, czyli rozdziela je na tablice. Później to, co dzieje się tutaj, w tej metodzie pomocniczej, to jest wyciąganie dla każdej liczby jakiegoś inta. Czyli ja to zapiszę tak symbolicznie, że to jest for each number get int i potem sumuję to. I to jest całe działanie tej metody. Oczywiście zaczynamy od tego, żeby sprawdzić, czy testy nam w tej chwili przechodzą i czy wszystkie są zielone. Fantastycznie. No i teraz spróbuję sobie w jednym podejściu, to jest ważne, żeby tego nie rozkładać na jakieś większe kroki, napisać tę metodę w zupełnie inny sposób, taki bardziej uproszczony. I to, co chciałabym tutaj w tej metodzie zrobić, to jest wzięcie tej tablicy, przerobienie jej na streama i już operacje na tym streamie, czyli przerobienie stringa na inta i potem zsumowanie tego wszystkiego. Zobaczmy, czy to się uda. Tutaj rozdzielam tą tablicę. Następnie muszę użyć map, ale nie takiego zwykłego mapa, tylko właśnie to map to int, po to, żeby powstał stream integerów.
I tutaj mogę użyć albo tej metody na integerze, albo tej metody pomocniczej, którą już mam. I potem już mogę to zsumować. Jeszcze jakiś return by się przydał. Sprawdźmy, czy to przejdzie. Nie przechodzi jeden test, ten, który sprawdza pustego stringa, czyli dokładnie to, co robi ten if. Więc ja mogłabym albo skopiować sobie tutaj tego ifa, albo odfiltrować to już na poziomie każdego z tych elementów i tutaj sprawdzamy, czy jest empty, a w zasadzie czy nie jest. Czyli bierzemy wszystkie te, które nie są puste. Świetnie. I to jest ten krok, którego brakowało. I w ten sposób możemy się już pozbyć tej metody, tej starej. I wrócić do naszych wymagań biznesowych. Bo tutaj zrobimy tak trochę TDD. To znaczy zaczniemy od testów. Bo kolejną funkcjonalnością, jaka jest od nas wymagana tutaj w tym kodzie, to jest używanie różnych separatorów. I tutaj oprócz przecinka może pojawić się znak nowej linii. I tutaj mogę mieć przecinek i mogę mieć też nową linię i potem na przykład jeszcze jedną liczbę. To powinno być równe 10, ale oczywiście na tym etapie ten test nie przejdzie. Nie dlatego, że to nie jest równe 10, tylko dlatego, że mój kod nie wie, co zrobić z takim stringiem. Z trójką i piątką rozdzieloną enterem. Więc wróćmy tutaj do naszej nowej logiki biznesowej. I to, co ja mogę zrobić, to edytować na przykład tego regexa. Regexy są ostatnio kontrowersyjnym tematem na Twitterze, ale tutaj akurat to jest zupełnie ok, żeby mieć regex. Tutaj jeszcze muszę wyescape'ować ten znak nowej linii i w ten sposób już taki test powinien być zielony, czyli że mogę uznać, że ta funkcjonalność została spełniona w tym kształcie, w którym ona tutaj jest. No i pozostały nam jeszcze białe znaki, to znaczy, że te moje liczby, które sumuję, one mogą być rozdzielone dowolną ilością spacji i to nie powinno mieć wpływu na liczenie wyniku. I tutaj input może wyglądać tak, że na przykład tych spacji jest tutaj więcej. I ten test oczywiście nie przechodzi, dlatego że z kolei mój kod nie wie, co zrobić z takim stringiem. Nie może tego sparsować do inta.
Więc możemy tutaj znowu dodać jakieś filtrowanie, ale ponieważ mamy już tę metodę pomocniczą, która tutaj nam parsuje tego inta, to w zasadzie możemy to zrobić na tym etapie i tutaj okroić tego stringa do samych potrzebnych rzeczy. I już te nasze testy są zielone, więc też możemy uznać, że ta funkcjonalność została dostarczona. Także wszystkie testy są zielone, a kod został trochę odchudzony. Jeśli mamy w odpowiedni sposób napisane testy, to one pomagają nam w refaktoryzacji. Zauważ, że nie zmieniłam ani jednego testu w momencie, kiedy refaktoryzowałam kod. Tak nie dzieje się zawsze. Kiedy nasze testy dużo bardziej opierają się implementację, dużo bardziej są uwiązane, odzwierciedlają strukturę kodu i mogą zawierać nawet takie koszmary jak testowanie metod prywatnych, wtedy ta refaktoryzacja już nie jest taka łatwa i to pokażę Ci w następnym odcinku. A jeśli masz historię ze swoich projektów, gdzie refaktoryzacja była bardzo łatwa albo bardzo trudna, to koniecznie podziel się nimi tutaj w komentarzu. Niech jakość będzie z Tobą.